klasa maturalna, lekcja historii. Przygotowanie do egzaminu. Ty, pytam pod Łoknym. Pierwsze pytanie. Kiedy był rozbiór Polski? Dio? Nie pamiętam. No to nie fajnie, nie ciekawie. Drugie pytanie. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? No nie wiem, nie mam pojęcia. Chłopie, to co ty właściwie wiesz? Jak ty chcesz maturę zdać? Ale ja nie jest uczniem, ja tu ino hajcuk naprawił. Och. Dwa tygodnie do matury, kule, nie ma co. Trzeba się wziąć do nauki, nie ma to tamto. Halo? 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 Kto to? To ja, twoja intuicja. No? Odpryż się, idź na piwo, chłopie, może jeszcze dużo czasu. No w sumie, no, masz rację, no w sumie. Mam rację, mam. Jasne, smolić to. Jasne. Sobieski. Absolwent. Absolwent albo Sobieski. Absolwent nie, nigdy się. Jest pół cztery flaszki. Absolwent. A soki jakie mają być? Byle jakie. Byleśmy się zmieścili w 80. Nie, nie. Dwa dni do matury. Na spokojnie. Trzeba się za to zabrać. Jeszcze nie ma za późno. Halo? Halo? Ty, to zaś ty? Jasne, to jo, twoja intuicja. Daj spokój, chłopie. Co się będziesz uczuł? Przecież to jest łatwe. Jeżeli zdolny. No ale... Wyluzuj się, wypij coś. No. Bez nerwów. W sumie. A, dobra, kule. No jasne, jasne. Ja cię kręcę. Jeden dzień do matury, a jo nic nie umiał. Ale jak to się godło, lepiej późno niż wcale. Halo? Ty, daj mi spokój, ja cię proszę. Weź się stroć, ja się już w końcu teraz muszę zacząć uczyć. Ty weź przestuń. Dzień przed maturą trzeba się wyszaleć, a nie dziobać. Chłopie, nie panikuj. Idź porządnie zabaluj. Inaczej ci się wszystko pomieszą. Ja. Ale ciekawe, co mi się pomieszło, jak jo nic nie umia. Ty, nawet lekarze gadają, że człowiek dzień przed maturą powinien się porządnie odprężyć. No jak tak... Jak tak psychologi gadają, to widocznie mają rację. Dobra, no to jademy. Ja się kręcę. Yeah. Kurde, dwie godziny i matura. Muszę jeszcze coś powtórzyć. Nie, kurde. Muszę coś powtórzyć. Normalnie muszę. Halo? Zostaw te kartki. Weź się wyluzuj, umyj się zęby. Wiesz co? W sumie ja ci pomogę. Na pewno? No na pewno, godzę ci, pomogę ci. Dobra. Dobry. Dobry. Co tak wybierasz? Bierz pierwszy lepszy. Kurde, no... Dobra, dobra, niech będzie ten.
Dobra. Cześć, obcy! I co, umicie coś? Kurde. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. I otwieram test. Ja pierniczę! O kurde! Belfer włazi do swojej klasy maturalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, opowiem wam teraz anegdota, którą opowiadam prawie wszystkim moim maturzystom. Otóż w czasach PRL-u, wiecie, ścisło cenzura, w pewnej wsi koncert chciał dać zespół o przepięknej nazwie Przeje... wiecie, nie? Niestety, źle by to wyglądało na plakatach z tą nazwą tego zespołu, ale sprytny sołtys tejże wsi postanowił zmienić nazwę tego zespołu na bardziej łagodną. Nie jest dobrze. Historyjka kończy się happy endem. Zespół się zgodził, a koncert był udany. A teraz przełaża do głównego powodu, do którego to słyszeliście. Moi drodzy, sprawdził wasze prace maturalne. Nie jest dobrze!